Witam na kanale Mabicom, matematyczny bank informacji. Dziś zaprezentuję Wam zadania z działu numer 11, czyli układów współrzędnych. Zadanie pierwsze. W prostokątnym układzie współrzędnych dane są punkty A, minus 5 i 2 oraz C, 3 minus 4. Odcinek AC jest przekątną pewnego prostokąta, którego boki są odpowiednio równoległe do osi układów współrzędnych. Oblicz długość tej przekątnej oraz podaj współrzędne pozostałych dwóch wierzchołków tego prostokąta. Zapisz obliczenia. Mamy punkt A, minus 5 i 2, punkt C, 3 minus 4. Możemy narysować sobie układ współrzędnych. Zaznaczamy punkty. Mamy minus 5 i 2. Czyli punkt A znajduje się tutaj. Punkt C 3 i minus 4. To jest punkt C, który tworzy nam przekątna prostokąta. Mamy podane, że boki są równoległe do osi układów współrzędnych. Zatem jeśli tu mamy przekątną, rysujemy sobie prostą równoległą, która przechodzi przez A, drugą przez C. Rysujemy sobie proste równoległe do osi X, też które przechodzą przez punkty A i C. I mamy taki prostokąt. Wtedy punkt B musi mieć współrzędną X-ową taką samą jak A, czyli będzie to minus 5, a współrzędną Y-ową taką samą jak C, czyli minus 5 i minus 4. Natomiast punkt D pierwszą współrzędną będzie miał taką jak C, czyli trójkę, a drugą taką jak A, czyli 2. Mamy wyznaczone wszystkie punkty, musimy jeszcze obliczyć długość tej przekątnej. Długość tej przekątnej najłatwiej jest policzyć tutaj z Pitagorasa. Odcinek AB ma, tutaj widzimy dwie jednostki, tu cztery jednostki, czyli ma łącznie długość 6. Odcinek BC ma tutaj 5 jednostek i tutaj 3 jednostki, czyli łącznie 8. Musimy policzyć długość odcinka AC z twierdzenia Pitagorasa. Tu mamy kąt prosty, jak to w prostokącie, i liczymy z Pitagorasa, czyli AC do kwadratu jest AB do kwadratu dodać długość BC do kwadratu. Czyli mamy 6 do kwadratu to 36, 8 do kwadratu 64, czyli łącznie dane nam to 100. Zatem długość odcinka AC jest to pierwiastek ze 100, czyli 10. Odpowiedzią w tym zadaniu z długość przekątnej AC wynosi 10 i współrzędne B i D mamy obliczone. Zadanie drugie. W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC. Wszystkie współrzędne punktów ABC i P są liczbami całkowitymi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie. Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. Czyli mamy pole trójkąta PAB, czyli PAB, czyli to pole trójkąta tego na górze. Sobie tak zaznaczmy. I mamy pole trójkąta PAC, czyli P. AC jest to ten trójkąt tutaj pod osią. Musimy policzyć sobie oba te pola. Najpierw odczytajmy sobie współrzędne punktów. Punkt A ma współrzędne 6 i 0. Punkt C ma współrzędne 2 minus 3. Punkt B minus 4 i 3. I punkt P ma współrzędne minus 1, 0.
jak wyliczymy pole PAB? To jest długość odcinka PA razy wysokość, a wysokością jest tutaj ten odcinek. Nazwijmy go H. Czyli pole pierwsze jest 1/2, od A do P łącznie mamy 7 jednostek, a wysokość jest równe 3. Czyli mamy 21/2. Natomiast pole odcinka PAC jest to 1/2 odcinka PA, czyli też 7, i wysokości, a wysokością tego trójkąta jest tutaj ta wysokość i ma ona długość 3. Czyli widzimy, mamy również 21/2. Zatem pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. Odpowiedź pierwsza jest prawdziwa. Zdanie drugie. Pole trójkąta ABC jest równe 21. Mamy pole trójkąta ABC. Jak policzymy to pole? Mamy policzone pole jednego trójkąta, drugiego. Zatem pole trójkąta ABC będzie to pole trójkąta PAB dodać pole trójkąta PAC. Czyli mamy 21/2 dodać 21/2. 21/2 dodać 21/2 to 42/2, czyli 21. Zatem odpowiedź druga jest również prawdziwa. Zadanie trzecie. W układzie współrzędnym wyznaczono odcinek o końcach w punktach K i L. Punkty te mają współrzędne K minus 17,6 oraz L 15 minus 4. Na którym rysunku zakropkowana część płaszczyzny zawiera środek odcinka KL? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Mamy punkt K minus 17,6, punkt L 15 minus 4 i szukamy środka. Czyli mamy odcinek KL i mamy tutaj środek o współrzędnych x i y. Jak liczymy środek? Dodajemy x z pierwszej liczby do drugiej liczby i dzielimy na 2. Czyli mamy minus 17 dodać 15 na 2 i współrzędna y będzie również pierwsza współrzędna y-owa dodać druga i podzielona na 2. Czyli mamy minus 17 dodać 15 to jest minus 2 na 2, czyli minus 1. 6 dodać minus 4 to jest 2, na 2 to jest 1. Czyli współrzędne środka to minus 1 i 1. Narysujmy sobie układ. Punkt minus 1, 1 jest tutaj, czyli w drugiej ćwiartce. Czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Zadanie czwarte. W układzie współrzędnych zaznaczono 3 spośród 4 wierzchołków trapezu KLMN. Współrzędne wszystkich wierzchołków tego trapezu są liczbami całkowitymi, a jego pole jest równe 12. Jakie współrzędne ma wierzchołek N tego trapezu? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Mamy tutaj ten fragment trapezu. Wiemy, że pole jest równe 12. To ten punkt powinien być tutaj na prostej x równe 2. Ponieważ podstawy w trapezie są do siebie równoległe. Zatem nasz punkt N musi mieć pierwszą współrzędną 2, no a drugą jeszcze jest niewiadoma współrzędna. Jak policzymy? Możemy policzyć z pola. Pole trapezu to A plus B razy H na 2. Mamy, że pole jest równe 12. Odcinek A to jest 6 jednostek, czyli mamy 6 plus B razy wysokość H. Jest to odległość między tymi podstawami, czyli u nas jest to 3.
dzielimy na 2. Pomnóżmy sobie całość przez 2. Otrzymujemy 24 jest równe 6 plus b razy 3. Czyli wymnóżmy sobie nawias. Mamy 6 razy 3, 18. Dodać 3 razy b, czyli 3b. B przenieśmy na jedną stronę, liczby na drugą. Czyli 3b jest równe 6. Podzielmy na 3. Otrzymujemy, że b ma długość 2 jednostki. Zatem od punktu M idziemy 2 jednostki do góry i tu otrzymujemy punkt N. Czyli punkt M miał współrzędne 2 minus 3, czyli do Y dodajemy sobie 2 i nasz punkt N musi mieć współrzędne 2 minus 1. I jest to odpowiedź B. Bo od punktu M idziemy 2 jednostki do góry, czyli współrzędną Y-ową zwiększamy o 2. I w ten sposób otrzymaliśmy punkt 2 minus 1. Jest to odpowiedź B. Zadanie piąte. W prostokątnym układzie współrzędnych dane są dwa punkty A minus 1 minus 2 i B 2 1. Czy punkt B leży w kole o środku w punkcie A i promieniu R? Odpowiedź uzasadni. Narysujmy sobie. Mamy punkt A minus 1 minus 2 i punkt B 2 1. I chcemy wiedzieć, czy jak zrobimy sobie koło o środku w punkcie A i promieniu R równym 4, czy punkt B będzie należał do tego punktu. Pierwszym sposobem jest narysowanie sobie tego koła, czyli od A musimy mieć promień równy 4 i rysujemy koło. Tu mam 4. A chcielibyśmy wiedzieć, czy punkt B należy, czy tak jak tutaj akurat narysowałam, że nie należy. Zatem, żeby punkt B należał do tego koła, to musimy mieć odcinek AB musi być mniejszy bądź równy 4, bo taki mamy promień. Czyli wszystkie tutaj punkty, które są na granicy, należą do tego koła. Tu mamy koło, czyli te punkty wszystkie w środku również do niego należą. Musimy tak naprawdę sprawdzić długość odcinka AB. W jaki sposób możemy to sprawdzić? Możemy sobie tutaj oczywiście połączyć oba te punkty. Tutaj zrobić sobie trójkąt prostokątny. I mamy taki trójkąt prostokątny, w którym tutaj mamy 3 jednostki, tu natomiast mamy także 3 jednostki. Odcinek AB liczymy albo Pitagorasem, albo widzimy, jak mamy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych takich samych, czyli jest 3 i 3. Zatem przeciwprostokątna będzie A pierwiastek z 2, czyli u nas będzie to 3 pierwiastki z 2. Musimy oszacować teraz, czy 3 pierwiastki z 2 jest mniejsze bądź równe od 4. Pierwiastek z 2 możemy przyjąć za okrąglenie, że to jest 1,4. Zatem 3 pierwiastki z 2 są w przybliżeniu równe 3 razy 1,4, co jest równe 4,2. Zatem widzimy, że odcinek AB ma długość większą niż 4. Czyli punkt B nie należy do tego koła. Zadanie szóste. W układzie współrzędnych zaznaczono dwa punkty A, minus 8, minus 4 i P, minus 2, 2.
Punkt B jest środkiem odcinka AB. Jakie współrzędne ma punkt B? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Mamy punkt A, minus 8, minus 4, punkt P, minus 2 i minus 2. I mamy, że punkt P jest środkiem odcinka AB, czyli mamy odcinek AB i środek jest P. Czyli punkt B ma współrzędne x, y i korzystamy z tego wzoru, z którego korzystaliśmy w zadaniu trzecim, na środek odcinka, czyli aby policzyć współrzędną x-ową P, musimy dodać sobie współrzędną x-ową z A, dodać współrzędną x-ową z B i podzielić na 2. Czyli tu mamy minus 8, dodać x podzielone na 2 i u nas musi się równać minus 2. Policzmy sobie to równanie. Mamy minus 8, dodać x jest równe minus 4, czyli x jest równe minus 4 plus 8, zatem x jest równe 4. Tak samo ze współrzędną y-ową. Dodajemy y początku odcinka, y końca, dzielimy na 2 i musi nam wyjść y środka tego odcinka, czyli mamy minus 4, dodać y na 2, ma się równać 2. Mnożymy przez 2, otrzymujemy minus 4 plus y jest równe 4, czyli y jest równe 4, dodać 4, zatem y jest równe 8. I mamy, że punkt B musi mieć współrzędne 4 i 8, żebyśmy mieli taki środek odcinka. Czyli mamy 4 i 8, jest to odpowiedź A. Na tym kończymy zadania z układu równań. Mam nadzieję, że zadania rozjaśniły Wam trochę, jak zaznaczamy i obliczamy różne punkty na układzie współrzędnych. Zapraszam na kolejne rozdziały. Pozdrawiam, Martyna z Mabicom.